Cześć, z tej strony Maciek z firmy Mavcar, a tutaj Wasz ulubiony samochód i najczęściej pytany u mnie na placu, czyli Audi A4 P8 i przy okazji wersji sedan, rzadziej spotykanej, ale zainteresowanie na sedana jest dużo większe, no bo nie oszukujmy się, no ten wóz wygląda tak klasycznie, ładnie. AB8 ma naprawdę bardzo fajną bryłę, zwłaszcza jak tutaj spojrzycie na tę wersję z ksenonami, no te światła się nie zestarzały, naprawdę auto wygląda dużo młodziej niż projekt z 2007 roku. Tutaj jest auto 2008 rok, w Waszym ulubionym dieslu 2 litry, 143 koni, najbardziej polecanym, najbardziej wytrzymałym i bardzo fajny plus, ma bardzo niewielki przebieg, tylko 188 tysięcy, czyli jak na samochód, który ma ile? 14 lat, jest według mnie bardzo niski, no to wychodzi około 12-13 tysięcy rocznie, ale sedany robią trochę mniej przebiegów, bo raczej wykorzystuje się takie jazdy wokół komina i przeważnie kupują sedany już starsze osoby. A co z wyglądu zewnętrznego? Mamy tu takie listwy, często typowe na Austrię, Szwecję, ochraniające nogawki przed ubrudzeniem od błota. Teraz też tutaj na filmie widać czujniki parkowania tył. O ksenonach Wam wspominałem. Jest dodatkowo jeszcze czujnik światła zmierzchu. No i ma bardzo fajne fotele wewnątrz, czyli takie jak S-Line półskóry z Alcantarą, kubełkowe. Naprawdę prezentuje się to ładnie. Tutaj jak w filmie jest zaprezentowane, auto nie jest jakieś skorodowane, nie jest pobijane. Naprawdę widać, że ten samochód był odbany. A nie wiem, czy Wam wspominałem jeszcze o czujnikach światła zmierzchu, bo ten wóz też to ma. Z tyłu są jeszcze nowe tarcze z klockami. No i chyba że to z takiego cech zewnętrznych by było na tyle. Już mogę Wam jeszcze dodać, ewentualnie opowiem Wam wewnątrz pojazdu. Samochód jeszcze też miał wymieniony rozrząd przy przebiegu około 145 tysięcy, gdy miał 10 lat. Po prostu ktoś zrobił sobie to wcześniej, bo pewnie martwił się o to, że pasek może się zerwać. Więc mamy przejechane dopiero na rozrządzie ponad 40 tysięcy, więc spokojnie jeszcze, nie wiem, strzelam, też można 100 zrobić do 280. Na razie na tyle, hej. No to wracamy dalej do nagrywania, nadaję sprzed komisu. Tutaj pokażę Wam książkę. Zaczyna się tutaj tymi przebiegami. Mamy dalej tutaj jakieś wpisy. Tutaj mamy, to jak wspominałem, wymiana rozrządu przy 142. Wpisane też, że jest wymiana pompa wody. I tutaj jakaś fakturka na 164. Jeszcze te faktury ogólnie są po prostu gdzieś tam zamieszczone, ale nie są powbijane do książki serwisowej. I tu mamy jeszcze jakieś tam kolejne faktury, które też nie były wbite. Tu mamy przy przebiegu 183 tysiące. Jakaś wymiana. No i teraz 184. Tutaj widzicie, był olej wymieniony. I jeszcze jakiś filtr. Dalej jeszcze mam na potwierdzenie przebiegu. Tutaj przegląd. Przegląd jest przy 188 tysiącach kilometrów w roku 2022 w kwietniu, a teraz auto ma przejechane raptem 100 km więcej, czyli taki był zrobiony przegląd przed sprzedażą, żeby klient, który kupuje to auto, nie martwił się, że coś będzie do zrobienia. Myślę, że z książki serwisowej to tyle, to teraz Wam opowiem o wnętrzu. A jeszcze zapomniałem dodać wczoraj, jak go nagrywałem, że ma oryginalny, fabryczny, dopinany hak. I z tyłu są czujniki parkowania. Zawsze zaczynam od lewej strony, teraz to się nie zmienia. Proszę bardzo, tutaj mamy panel od lusterek oraz elektrycznych szyb. Wygląda to fajnie, nie jest zniszczone. Spójrzcie na Alcantarę na boczku, wiadomo, Alcantarka bardzo ładny i fajny materiał. Tutaj przełącznik od zamykania, przełącznik od świateł, jest automat, jak wspominałem. Bardzo fajna kierownica. Taka jak w S-Line, spójrzcie, w ogóle praktycznie ta kierownica nie ma żadnego zużycia, nie jest nawet farba z niej, nie zeszła nawet z niej farba. Wygląda naprawdę bardzo ładnie ta kierownica. Jak S-Line'owska, tak samo jak i fotele, niczym się nie różnią od S-Line'a, tylko S-Line ma tutaj taki znaczek. S-Line, tak samo jak kierownica, tu też. No jak macie oryginalnego S-Line'a, to macie czarne sufity, a jak ktoś sobie nie życzył, to jest tak zwany pakiet sport, to ma po prostu jasny sufit. Jak to wiadomo, Alcantara się mizia,
więc zawsze warto do filmu ją zagłaskać, żeby to fajnie wyglądało, żeby ten fotel nie wydawał się, że tak powiem, podniszczony. Dalej przechodzimy sobie do licznika. Jest ten fajniejszy, kolorowy, nie ma żadnych błędów. No oczywiście pas jest zapięty i ręczny, ale to standard przy nagrywaniu. Tutaj też jest manetka od automatycznych. Wycieraczek, ładnie to działa, bardzo fajna sprawa. Lubię mieć to w aucie. No i oczywiście manetka od tempomatu. Dalej przechodzimy sobie na środek. Kolorowy ekran na środku. Klimatyzacja automatyczna, podgrzewane fotele. No i radio. Dalej tutaj panel. Gałka z wersji ten, chyba to jest pakiet chrom, bo takie, często takie obramówki macie chromowane. Jak jest ten lepszy pakiet, czyli tutaj. I tak samo tutaj wokół tego, bo normalnie przeważnie jest czarny. I tak samo wokół tego przełącznika od lusterek. Tutaj mamy jeszcze autoholda. Fajna sprawa, jak ktoś lubi dojeżdżać na luzie. Po prostu tutaj, gdy to wciskamy i wciśniemy mocniej hamulec na skrzyżowaniu, auto samo nam zaciągnie ręczny. Dalej dostał nam tylko podłokietnik. Ładnie się tutaj złapał. Też jest niezniszczony, wykończony skórą. Tutaj jest chyba jakiś auksik. Nie, auksika nie ma, bo normalnie byłby tutaj, pod tą zaślepką. Z tyłu spójrzcie sobie na fotele, też są bardzo ładne. No i z tyłu też dodatkowo fajny plus, rzadko spotykany. Tylnia kanapa jest podgrzewana. Lusterko z fotochromem, samo się ściemnia. No i zostało jeszcze pokazać fotel mój. Też jest ładny, jak na skórkę, nie jest zużyty. Fajnie się prezentuje. No i to chyba byłoby na tyle. Jeżeli interesuje Was to auto, zapewnienia komentarza pod tym filmem, ewentualnie odwiedzenie mojej strony Mavkar Automoto lub też mojego Instagrama Mavkar Auta. Tam znajdziecie jakieś informacje dodatkowe na temat moich samochodów. Jeżeli chcielibyście czegoś więcej się dowiedzieć, zawsze możecie zadzwonić, napisać maila, chętnie odpowiem. I pamiętajcie, że takie auto jest u mnie opłacone. Ja na każde auto wystawiam fakturę i do każdego auta możecie dopić gwarancję do 12 miesięcy. No i przy okazji, jeżeli nie macie tego auto sobie dotransportować do domu, chętnie je dowiozę w jakichś rozsądnych pieniądzach. Zawsze też możecie zasubskrybować kanał. Jeżeli to auto nie przypadło Wam do gustu, na pewno będzie pojawiać się dużo fajnych, ciekawych samochodów. Pozdrawiam, hej!